Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od przerażającego filmu. Ten film pochodzi z monitoringu sklepowego w Swoszowicach. Zaraz go Państwu pokażemy. No ale sytuacja naprawdę była tragiczna. Tragiczna. Od wypadku dzielił nas włos albo może paręnaście, parędziesiąt centymetrów. Dzieci, które wydaje się wyszły ze szkoły, mają tornistry, rozmawiają. Robią ładny gest, widząc kierowcę samochodu notabene szkoleniowego, który pod ten sklep podjeżdża. Usuwają mu się, żeby mógł swobodnie zaparkować. To, że się tak ładnie usunęły, uratowało im życie. Jak się okaże za chwilę, to uratowało im życie. Gdyby stały w tym miejscu, w którym stały na początku, prawdopodobnie co najmniej jedno z nich, no chyba by zginęło. A może wszystkie. Najpierw też bardzo szybko przejechał samochód. Gdzie ta prędkość? Proszę Państwa, przejście dla pieszych i piesi wokół. No i wjeżdża kolejny mistrz kierownicy, który nie panuje już nad pojazdem, który wjeżdża na chodnik, prawie ocierając się o te dzieci, o słup oświetlenia ulicznego, uderza w znak drogowy, gubi zderzak, wyprowadza samochód i jedzie dalej, zostawiając ślady w postaci zderzaka i tablicy rejestracyjnej. Z tego co wiem, kierowca został ukarany, ale najistotniejsze jest to, jak niewiele brakowało do śmierci albo ciężkiego kalectwa. Gdyby przez przypadek nie zaparkował tam samochód i te dzieci nie odsunęły się z miejsca, które mogło być dla nich miejscem śmierci, do tego wypadku doszłoby. Teraz mamy tylko zdarzenie, możemy się uśmiechnąć, że tak się skończyło, ale pomyślmy, czy kierowca, który tym samochodem jechał, powinien jeździć po polskich drogach? Moim zdaniem na razie nie. Moim zdaniem na razie powinien na otrzeźwienie pozostać w domu i jeździć ewentualnie komunikacją zbiorową. To coś nieprawdopodobnego, żeby w ten sposób zachowywać na drogach publicznych, szaleć, narażając innych na niebezpieczeństwo, siebie też, ale przede wszystkim innych. Niedopuszczalny, tragiczny brak rozsądku, bo już nie chcę mówić o łamaniu przepisów. Do tragedii było ciut. W związku z ostatnim odcinkiem o parkowaniu napisał do nas pan Krystian z Trzebini i przysłał nam filmik, w którym pokazuje, jak tiry w Trzebini notorycznie parkują przed przejściem dla pieszych. No widzimy to na filmie. No myślę, że odpowiednie służby powinny się zainteresować, jeśli to jest rzeczywiście notoryczne, bo jest to skandaliczny przykład parkowania. Parkowania, o którym już wielokrotnie mówiłem, które może znieczulać kierowców, bo jeżeli wiemy, że pojazd stoi parkując, to później zbliżając się do innego przejścia dla pieszych, możemy też pomyśleć, on tam stoi, no to ja generalnie jadę. Okazuje się, że pojazd stał tym razem w celu przepuszczenia pieszego. Skandaliczne parkowanie, które notabene całkowicie zasłania zarówno kierowcy widok pieszych, jak i pieszym widok pojazdów. Notabene widz, który przysłał nam to nagranie, uważam, jechał może ciut za odważnie, abym jechał jeszcze wolniej. Pamiętajmy, że czasem rowerzyści niestety jeżdżą przez przejścia dla pieszych. No jakby rowerzysta wyjechał, nie wiem, czy zdążyłby się zatrzymać. Także oczywiście w takim przypadku jedziemy dosłownie z prędkością poruszania się pieszego, no i obserwujemy sytuację, ale winowajcą jest oczywiście kierowca tira, czy ci kierowcy tiru, którzy tam, jak czytamy, notorycznie parkują. I naprawdę, no, mam nadzieję, że miejscowe odpowiednie organy zwalczą tak nieprawidłowe parkowanie. Następny mail nawiązuje do naszego ulubionego tematu, czyli przejścia dla pieszych. Pisze do nas pan Paweł z zapytaniem, jak zachować się, gdy samochód skręca za przejściem dla pieszych. Czy jeżeli my jedziemy prosto, to jest już wyprzedzanie, czy nie? No właśnie, ten temat ciągle wraca, bo generalnie chcemy zdjąć z siebie odpowiedzialność w takim przypadku. Pojazd skręca, bardzo zwalnia z tego skrętu, a my chcemy jechać. To mówimy, on jedzie w innym kierunku, to nie było wyprzedzanie. O, stop, to nie tak. Wielokrotnie to powtarzałem, że byłoby to olbrzymim zagrożeniem, jeżeli byśmy w takim przypadku nie zdejmowali nogi z gazu, bo zakładamy, że ten pojazd nie będzie przepuszczał pieszych, a on tylko usunie się z jakby naszej drogi, naszego pola widzenia. Możemy go jakby już nie traktować, bo on jedzie gdzie indziej. On pojedzie gdzie indziej, ale na razie jedzie w tym samym kierunku. Mało tego, zagrożenie jest olbrzymie, bo przed taki właśnie zwalniający pojazd, on czasem nie ma na myśli wpuszczenia pieszych. Niestety. On po prostu zwalnia, bo skręca. Ale piesi, widząc, że on zwalnia, wchodzą.
i nie jest to niebezpieczne, no bo rzeczywiście ten pojazd zwolnił. Wchodzą i za chwileczkę znajdą się być może przed pokrywą silnika i zderzakiem naszego pojazdu, który w tym momencie, pomijając w rozliczeniu skręcającego, widząc ten kierunkowskaz wcześniej włączony, jedzie. No i co z pieszymi? Są pod kołami tego wyprzedzającego. To będzie również wyprzedzanie, proszę Państwa, dlatego, że ten pojazd dopiero sygnalizuje zamiar skrętu. No i popatrzmy, samochód szkoleniowy, ciężarówka skręca, ale obok jadący samochód dostawczy też musiał uważać, żeby w tym momencie jej nie wyprzedzać. W tym przypadku było poprawnie. Nie doszło do wyprzedzenia, nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa. Tak mamy jeździć. Tylko, że niestety często jest to pod kamerę. Nasz samochód jest już rozpoznawalny. Żeby tak było zawsze. Tak byśmy tego chcieli. W tym momencie jeszcze jedziemy w tym samym kierunku. Ten pojazd zamierza skręcić, ale jeszcze nie skręcił. Jest to wyprzedzanie i jest to bardzo naganne, jeżeli próbujemy uwolnić się od odpowiedzialności tym właśnie mówieniem, nie, bo on jedzie w innym kierunku. Powtarzam, na razie jedzie w tym samym kierunku i bardzo na tę sytuację uważajmy. Niech nas nie znieczuli to, że widzimy kierunkowskaz, a to już jadę. Mam przejście dla pieszych i w miejscu na przejściu czy bezpośrednio przed przejściem nie mogę wysunąć się przed przód pojazdu, który jedzie obok mnie. Obojętnie, czy on dalej pojedzie prosto, czy skręci w prawo, czy w lewo, w zależności od sytuacji, prawda? Uważajmy na to, pamiętajmy, że jazda w tym momencie jest wykroczeniem szalenie niebezpiecznym. I kolejne poprawne zachowanie. Popatrzmy, wykonuję skręt w lewo. Widzę w lusterku, na prawym pasie pojazd zwolnił, czeka na moje wykonanie, czeka aż przejadę przejście i niejako usunę się z jego drogi i dopiero jedzie dalej. Nie wyprzedził, właśnie to jest ta sytuacja. Mam tutaj też list od pana Michała, który jest wielkim fanem naszego programu. Pisze, że wnosimy wielki i nieoceniony wkład na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pan Michał prowadzi wideoblog, ale ja tutaj wcale nie muszę cytować tego listu, ponieważ pan Michał jest z nami, przyjechał specjalnie z Przemyśla. Proszę powiedzieć, na czym polega pana wideoblog? Na moim wideoblogu udostępniam różnego rodzaju materiały, głównie z wideorejestratorów samochodowych, pokazujące niebezpieczne, nazwijmy to, zdarzenia, które dzieją się na polskich drogach. Coraz więcej osób montuje wideorejestratory w samochodach, także jest tego cała masa. Jakie najczęściej filmy pan dostaje? No, najczęściej, jeżeli chodzi o takie sytuacje kolizyjne, no to wymuszenia pierwszeństwa. Wynika z tego, że po prostu za mało chyba obserwujemy otoczenie drogi, za mało skupiamy się na tym, co się dzieje wokół nas. Pisze pan w liście, że chciałby nas zaprosić do przyłączenia się do polskich dróg na zasadzie oficjalnego partnerstwa. Mianowicie? Chodzi generalnie o możliwość rozpowszechnienia informacji na temat Państwa programu. Chciałbym, żeby widzowie polskich dróg mieli dużo łatwiejszą możliwość dotarcia do Waszego programu. Dlatego poprosiłem o możliwość wstawienia baneru, który pozwoli na łatwe, że tak powiem, dostanie się do Waszego kanału na YouTubie. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób po prostu dowiedziało się o istnieniu Państwa programu, bo wiedza, którą przekazujecie, jest fenomenalna. No i to tyle. Zostajemy partnerem polskich dróg? Oczywiście. Wszystkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są mile widziane. Współpraca w tym zakresie jest bardzo potrzebna. Filmy, które pan publikuje, obnażają słabość uczestnictwa w ruchu kierowców, pieszych, rowerzystów. My to widzimy na co dzień. Ale dobrze jest, żeby na spokojnie oglądając to w komputerze, przemyśleć te złe zachowania. Także obnażenie tych złych zachowań z pana programów, a z naszych szczypta edukacji, jak unikać błędów, jak postępować, co mówią na ten temat przepisy. Wszystko to, myślę, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego może mieć kapitalne znaczenie. Im więcej ludzi będzie z nami współpracowało, tym lepiej. Cieszymy się, że jest taki blok i że pan taką chęć współpracy wykazuje. Dzisiaj kierowcy zachowują się wyjątkowo elegancko. Myśli pan, że to wpływ naszego programu i pańskiego wideobloga? Mojego wideobloga na pewno nie, ale na pewno państwa programu. Ja sam tutaj miałem okazję patrzeć, jak tutaj w Krakowie, co się dzieje na waszych ulicach. Jest zdecydowanie lepiej na przykład niż w Przemyślu. U nas w Przemyślu jest zdecydowanie gorzej, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych, o ustępowanie pierwszeństwa pieszym. No to zaapelujmy do przemyskich kierowców, żeby jeździli tak jak kierowcy w Krakowie. Apelujemy w takim razie do wszystkich kierowców, nie tylko w Przemyślu, do wszystkich po prostu kierowców z całej Polski.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.